reflektometr jest dużo wygodniejszy od spławika. Żeby sprawdzić, ile mamy stopni gęstości, no jest problematyczne. Musimy tej próbki przeważnie wziąć 150 ml, 100 ml. Zawsze tego trochę jest, a używając reflektometru, tutaj wrzucając kilka kropelek i tak naprawdę, jeżeli mamy z kompensacją temperatury, to chwilę wystarczy poczekać, bo te kropelki wystygną dużo szybciej niż jakaś menzurka 150 ml. I możemy już sobie sprawdzać na bieżąco, jaki mamy ekstrakt. Trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli zawiera piwo alkohol, no to ten reflektometr zakłamuje, są kalkulatory, które to poprawiają.